Cześć, mówi Mateusz Osiak, c'est moi. I mój nowy podcast Rap Matters, słuchaj trochę szerzej, to zamach na przeciętnych pisarzy, rzemieślników w zasadzie, przeciętnych recenzentów, przeciętnych czytelników. To pochwała podcasterskiego rozwoju, to kwas siarkowy, zmywający ze mnie lepką polewę samozadowolenia. Jak pisał Filipek, więc masz tutaj Filipa i każdą z moich łez, moje emocje, ambicje i stres. Stoję murem za każdym wersem, ale pozostaję swoim najsurowszym krytykiem. W kawalerce, w której tkwię i mikrofonem, obok którego zasypiam, nagrywam odcinek wprawiony w ruch, może przeciąć ciętnice durnowatych trendów i przeintelektualizowanego bełkotu, denerwujących mnie zresztą porówno. Musicie pamiętać, że to podcast o książce tego typa Mesa, tutaj podpisanego imieniem i nazwiskiem, czyli to książka Piotra Schmidta. Dwa psy przeżyły. Zaczynam intrem z zamachu na przeciętność, bo przez całą długość czytania książki Piotra Schmidta, a.k.a. tego typa Mesa, towarzyszył mi właśnie ten fragment, choć co prawda bliżej mi do tego, gdy Mes mówił tam sam do siebie: dobra, wiemy, napisałeś sobie przemówienie, lubisz wszystko doprecyzować, fajnie, ale przestań w końcu gadać prozą, man, od tego będziesz miał wywiady, okej? Wolimy, jak te twoje jadowite myśli się ze sobą rymują, więc weź skończ tę gadkę. Oj, dziwna to książka, wzbudzająca różne odczucia, chociaż jak pewnie już wywnioskowaliście z tych super śmiesznie przerobionych i zacytowanych wersów Mesa, no, głównie negatywne myśli we mnie wzbudza, ale może po kolei. Dwa psy przeżyły, książka Piotra Schmidta, osadzone są we współczesnej Warszawie, w kręgach internetowych, elit youtuberów, instagramerów, koksu na dyskotekach, walczeniu o atencję, to są czasy gasnących autorytetów i tak dalej, wiemy o czym to będzie, żulczykowy klimat i tak dalej. Główny bohater to Walter, który oprócz tego, że żyje w centrum tego świata, tych społeczności, to zajmuje się głównie komentowaniem otaczającej go rzeczywistości, otaczającego go życia. To po części alter ego Mesa, sam autor się od tego odżegnuje, no mówi, że mają kilka wspólnych cech, takich jak zajmowanie się muzyką, ale no nie są tą samą osobą, no co zresztą wiadomo, bo to nie jest powieść autobiograficzna, no ale nie sposób też nie widzieć Mesa w Walterze. Fabuła niejednokrotnie schodzi tutaj na drugi plan, dlatego, że Walter musi się wygadać, musi poutyskiwać na to, co go triggeruje. Zatem dwa psy przeżyły często zmieniają się w niekończące się felietony, potoki nienawiści, czy po prostu w alkopoligamiczne tępienie głupoty każdego dnia. To o tym jest ta książka, tak naprawdę. Słówka triggeruje też używam nieprzypadkowo, bo Mes irytuje się na wszystko, co go otacza. No, taki, to jest taki niby głos pokolenia warszawskiego, zdenerwowanego na to, co stało się ze światem, zdenerwowanego na to, jak wygląda popkultura. No i Mes irytuje się też na makaronizmy czy anglicyzmy, no, i denerwuje go to tak bardzo, że zamiast skwitować to jakimś jednym czy drugim zdaniem, czy jakimś błyskotliwym punchline'em, to rozwleka to na dwie czy trzy strony, gdzie używa, nie wiem, z 15 czy 20 anglicyzmów, żeby przerysować to do końca, podkreślić to, jak bardzo to głupie, śmieszne i niepotrzebne, bo dopiero wtedy to zrozumiemy. Inaczej, niekoniecznie, może no, trzeba to podkreślić, trzeba to ująć, trzeba wsadzić tych anglicyzmów do oporu. To jest jedna rzecz. Mes narzeka też na przykład na Ubery, które zdominowały Warszawę i też robi to w sposób, no cóż, bardzo mesowski. Cytuję. Tam dopiero, na tylnym siedzeniu taksi i w nawiasie, podkreślam rodzaj środka transportu, bo jeszcze nie było Uberów. No, to taki nachalny styl pisania, typowy dla Mesa, znany z jego felietonów, jeśli czytaliście, jeśli nie, to właśnie tak wyglądały. No, nawet jak skupicie się na tym, jak Mes pisze rap, to właśnie tak wygląda, ale w prozie no, mi to co najmniej zgrzyta. Kolejną rzeczą, która mnie obrzydza w dwóch psach, to sceny seksu. Na szczęście nie ma ich wiele, ale jakbym miał je porównać, to kilka stron w zasadzie, nie? Ale jakbym te kilka stron miał porównać, to cisną mi się porównania do 365 dni, do Greya, czy do jakichś tam soft porno wattpadowych,
wysrywów, no, ale nie czytałem, więc nie chciałbym tutaj obrażać pani Blanki Lipińskiej. W każdym razie Cringe-O-Mart tam już jest za wskazówką maksimum. Wrzucę wam screeny z Kindla, to możecie sobie zapauzować i przeczytać, co tam się wyprawia, ale zacytuję creme de la creme dla tych, którzy słuchają na Spotify. Ech, kończy pani redaktor, a z pomiędzy trzęsących się nóg tryska przezroczysty płyn. Może nie tak, że pojedynczym strumieniem, jak na filmach. Tam to są jakieś snajperskie strzały. Raczej tak na boki. All over the place. Kilka kropli dostaje mi się do nosa. Ocieram sobie twarz. I cały już jestem ocipiały. No. I pomyślcie sobie, że takie sceny, jak tutaj, oprócz opisów seksu, znajdziecie też takie zdania jak: struktury mafii oraz Watykanu jawnie się pokrywają. Ciemiężenie seksualności patologizuje islam i katolicyzm. No coś tutaj ciągle się ze sobą gryzie. Oprócz tych takich podniosłych, powiedzmy, ładnie skonstruowanych zdań, są te obrzydliwe sceny, ale są też, jest tutaj też miejsce na ciekawe obserwacje, na jakieś fajne porównania, na błyskotliwe metafory, no ale to ginie gdzieś w zalewie tego pisarskiego miszmaszu i czerpania z różnych półek i używania różnych jakichś tam emocjonalnych rejestrów. Ponadto Pablo Paweł, ostatnio słuchałem go w podcaście, ostatnio już jakiś czas temu, ale słuchałem go w podcaście Raport o książkach i mówił tam o tym, że nie lubi, gdy pisarze traktują czytelnika z góry, gdy się wywyższają, gdy myślą, że są mądrzejsi od czytelników i tą swoją mądrością muszą się popisać. I ta myśl też kołatała mi w głowie, gdy czytałem Dwa psy. No bezpardonowo wtłaczał mi do głowy swoje przemyślenia. Mówił mi, co mam lubić, czego mam nie lubić, co mam słuchać, co mam oglądać. Mówił mi, co jest dobre, co jest niedobre. Nie miałem chwili wytchnienia na to, żeby się skupić, żeby sobie, nie wiem, to jakoś przemyśleć, bo co chwila atakował mnie swoją ideologią. Taki agresywny styl pisania, co prawda, się sprawdza choćby u Krzysztofa Wargi w książce Trociny. Książce, która też cała jest poświęcona atakom na polskie przywary, ale tam jest jednak głębia. Emocje bohatera mają korzenie w jego zgryzotach, żalu, w takim przegrywie, ujmijmy. I cała postać jest też misternie skonstruowana. Tutaj niekoniecznie. Czuję się też, jakbym Mes używał słów nie po to, by wyrażać konkretne emocje, ale po to, by były jak najbardziej wyraziste, by jak najbardziej nas uderzały. I znowu, to może się sprawdzać, ale w rapie. W literaturze już niestety niekoniecznie i ten styl, według mnie, jest po prostu odpychający. Z drugiej strony, tak jak wspominałem, no nie da się ukryć, że Mes ma lekkie pióro i czyta się te jego głupotki bardzo szybko i przez tę powieść da się przemknąć w dzień tak naprawdę. Potrafi ubarwić tekst zgrabnymi odniesieniami, name droppingiem, ładnymi opisami, znaczy może kilka z nich jest spoko, kilka z nich nie, no przecież cytowałem te o seksie i to nie jest zbyt dobre, ale jakieś tam opisy wyglądu były git. No ale to są jakieś niewielkie promiki światła i luzu, które przytacza ego Mesa, które gdzieś tam wyłania się niemalże z każdej strony. Mesa aka Waltera, no bo właśnie, może ja niepotrzebnie to robię i niepotrzebnie stawiam tu znak równości między autorem i głównym bohaterem, no ale świat widzimy jednak tylko oczami Waltera i to jego myśli wyraża Mes. Zresztą też chyba naiwne byłoby sądzenie, że cała powieść jest stworzona tylko pod tego jednego biednego Waltera i to są tylko myśli Waltera wsadzone tam. No niekoniecznie, ja widzę tutaj język Mesa raczej, a nie Waltera. No ale mniejsza o to. Przez to, że ten świat widzimy tylko oczami jednego bohatera, no to inne postaci są zupełnie płaskie i to tak totalnie, dość stereotypowo napisano. Szczególnie postaci kobiet są tak stworzone i tak potraktowane po macoszemu, że no nie bardzo. No też większość z nich jest tak przedstawiona, że Maja Staśko miałoby tutaj używanie, gdyby tylko tę książkę dostała w ręce. Nie podsyłajcie jej, nie róbcie tego, nie. No tak, żaden ze mnie krytyk literacki, kimże ja jestem, byłby to oceniać, ale no, po ileś tam lektur czytam sobie rocznie i nie warto. Od serca wam mówię, nie warto. Tak jak uwielbiam wiele płyt Mesa, w ogóle lubię to, jak piszę, jako raper, jak pisał, no bo wolę te starsze krążki jednak niż nowe. Lubię to, jak składał punchline'y, to jak układał myśli, jak coś potrafił zaakcentować, uwypuklić, jak błyskotliwie potrafił coś spuentować.
jak wymyślał gierki słowne, składał rymy i tak dalej, to zawsze we mnie budziło podziw, ale w prozie, w literaturze niekoniecznie da się to przełożyć. To się może sprawdzić w przyszłości, bo też trzeba Schmidtowi oddać, że jakiś zmysł pisarski jednak ma i on potrafi się posługiwać językiem, ale potrzeba mu wiele pokory, to po pierwsze, a po drugie potrzeba mu chyba konkretnego redaktora, który gdzieś tam będzie go hamował w niektórych miejscach. No i mimo tego, że Dwa psy przeżyły, oceniam negatywnie, no to gdzieś tam jakiś potencjał pisarski w nim tkwi i jak go okiełzna, to może z tego wyjdzie kiedyś coś znośnego. Na Goodreads dałem jedną gwiazdkę na 5 i niech tak też zostanie, bo serio na więcej to nie zasługuje. To wszystko na dziś. Przypominam, że podcast możecie wspierać na Patronite, słuchać możecie go na YouTubie, ale też na platformach streamingowych. Zapraszam na swojego Twittera, niedawno powstałego Instagrama, gdzie wrzucam bardzo śmieszny content i proszę lajkujcie. Zapraszam też na Facebooka, na swoją grupkę. Płyty kupujcie ze zniżką w sklepie iwoski.pl, a ja wracam do słuchania Flexipu, bo żeby nie było, że ja nienawidzę Mesa i tylko tak tutaj chrzanie głupoty, to Flexip będzie w kolejnej strefie klasyków. Na razie.